Proszę Państwa, przed chwilą podpisaliśmy porozumienie z Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego dotyczące, no, najkrócej rzecz ujmując, tego, aby po wojewódzkich drogach nie jeździły przeciążone ciężarówki. Podzieliliśmy się obowiązkami w ten sposób, że my będziemy utrzymywać jako zarządca drogi infrastrukturę niezbędną do wykonywania obowiązków przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Pan inspektor w ramach swoich czynności, korzystając z infrastruktury, którą będziemy tworzyć i utrzymywać, pomoże nam przekonać wszystkich kierowców, którzy chcieliby przeładowanymi samochodami rozjeżdżać nasze drogi, aby skoncentrowali się na tych, które mają właściwą nośność, aby skoncentrowali się na tym, jaki tonaż mogą przewozić i abyśmy nie musieli z naszych łódzkich pieniędzy dawać dodatkowych środków na remonty wynikające z takiego tytułu. Dane Instytutu Transportu Samochodowego mówią, że przeciążony samochód, tir, który porusza się drogą, to jest tak jakby 200 tysięcy samochodów osobowych przejechało tą drogą po jednym kursie takiego tira, więc naprawdę niezależnie od kar finansowych, które zasilą budżet miasta, no, ta kwestia prewencyjna ma bardzo duże znaczenie.